W poprzednim filmiku mówiliśmy o trzech bardzo dobrze znanych nam z życia stanach skupienia materii, mianowicie o stanie stałym, ciekłym i gazowym. Ale wspomniałam, że jest jeszcze czwarty stan materii, zwany plazmą. Nie mówi się o nim zbyt dużo na kursach chemii w liceum i na początku studiów, ale nie jest to aż taki trudny temat, więc sobie trochę na temat plazmy powiemy. Otóż plazma jest to taki w zasadzie zjonizowany gaz. Wyobraźmy sobie, że mamy na początku gaz złożony z neutralnych cząsteczek, po czym włączamy na przykład silne pole elektromagnetyczne albo bardzo zwiększamy temperaturę i ciśnienie, wskutek czego gaz się jonizuje i mamy dodatnie jony, a wokół nich taka chmura właśnie tych poodrywanych elektronów. Pod pewnymi względami taka plazma przypomina metal. No przypomnijmy sobie, że metal to jest właśnie taka struktura dodatnich rdzeni otoczona chmurą elektronów. Ale różnica jest taka, że tutaj te dodatnie jony nie są przytwierdzone sztywno do swoich miejsc, tylko się poruszają. Gryzę się w język, żeby nie powiedzieć, że poruszają się swobodnie. Oczywiście nie poruszają się swobodnie, bo są to dodatnie jony pływające w morzu ładunków ujemnych, więc tutaj oczywiście one czują przyciąganie elektrostatyczne i tak naprawdę się przedzierają przez te pomiędzy tymi ładunkami ujemnymi. No ale w dalszym ciągu te dodatnie jony latają z dużymi prędkościami i pozostają daleko od siebie. I pod tym względem plazma przypomina gaz, ale jest to gaz zjonizowany. I plazma wyróżnia się jako oddzielny stan materii, gdyż diametralnie różni się ona własnościami fizycznymi od gazu. Przede wszystkim charakteryzuje się ona przewodnictwem elektrycznym. Dlaczego? Tutaj spójrzmy właśnie na to podobieństwo do metalu. Jeśli przyłożymy pole elektryczne, to wszystkie ładunki ujemne polecą w jedną stronę, a ładunki dodatnie polecą w drugą stronę. Będzie płynął prąd. Gdzie możemy się zetknąć z substancją w stanie plazmy? No nie trzeba szukać daleko. Wystarczy poczekać na burzę z piorunami. Przed uderzeniem pioruna o ziemię mamy, narysujmy sobie, tu jest ziemia, tutaj chmura. I teraz przed uderzeniem pioruna o ziemię mamy między chmurą a powierzchnią ziemi ogromną różnicę potencjału. Mamy silne pole elektryczne, ale żaden prąd początkowo nie może, żadne ładunki nie mogą tutaj początkowo przepłynąć, ponieważ powietrze jest dość dobrym izolatorem. Jednak ponieważ to pole elektryczne, ponieważ ta różnica potencjałów jest tak wielka, to tutaj stopniowo pomiędzy chmurą a ziemią powietrze się jonizuje, przechodzi stan plazmy i w momencie, kiedy utworzy się taki korytarz między chmurą a ziemią, to ładunki mogą spłynąć i uderza piorun. Obserwujemy takie właśnie wyładowanie elektryczne. A błysk światła, który widzimy, jest spowodowany tym, że następuje tak zwana rekombinacja, to znaczy te ładunki ujemne, oderwane, zjonizowane od dodatnich jonów, powracają. I kosztem tej energii potencjalnej, ponieważ kiedy ładunek ujemny jest daleko od dodatniego, to taki układ ma dużą energię potencjalną, a jeśli jest bliżej, to ta energia potencjalna się zmniejsza, to kosztem tej energii potencjalnej wydziela się właśnie to światło tutaj w błysku błyskawicy. Oprócz tego plazma występuje również w gwiazdach, gdzie panuje wielka temperatura i wielkie ciśnienie. I dlatego właśnie, chociaż plazma nie jest nam tak bliska jak inne stany skupienia materii, nie możemy, tak jak możemy łatwo uzyskać lód, parę wodną czy ciekłą wodę, nie możemy sobie nagle wziąć w domu, w warunkach domowych zrobić plazmy zbyt łatwo. Ale okazuje się, że plazma jest najpowszechniejszym tak naprawdę stanem skupienia w całym wszechświecie, właśnie ze względu na to, że występuje w gwiazdach. Może drugie uzupełnienie jeszcze, które chciałam zrobić, dotyczy wiązań wodorowych. Otóż, jak mam nadzieję pamiętasz, mówiłam o tym tutaj. O, tutaj jest cząsteczka wody i mówiłam, że wskutek swojej elektroujemności tlen zawłaszcza elektrony należące do wodorów, przez co ładunek w cząsteczce wody jest tak niesymetrycznie rozłożony. Tutaj z jednej strony mamy cząstkowy ładunek ujemny w pobliżu atomu tlenu, a z drugiej strony w pobliżu atomów wodoru mamy ładunek dodatni. I przez to, jeśli mamy, dobra, dorysujmy sobie jeszcze jedną, jeśli mamy więcej cząstek, co najmniej dwie cząsteczki wody, to między tym dodatnim a ujemnym
grańcem utworzy się wiązanie, tak zwane wiązanie wodorowe. I tutaj chciałam uzupełnić, że te wiązania wodorowe są tworzone między wodorem samodzielnym, czy występującym w niektórych grupach, a elektroujemnymi, najbardziej elektroujemnymi pierwiastkami, czyli tlenem, azotem i fluorem, w mniejszym stopniu z siarką. I na koniec zostały mi jeszcze dwie bardzo ważne uwagi na temat naszego diagramu, który rysowaliśmy. Jest on rysowany przy założeniu, że ciśnienie jest stałe, to znaczy cały czas jak tutaj dostarczamy ciepło i patrzymy, jak się zmienia temperatura, to nasza substancja znajduje się pod stałym ciśnieniem. I akurat takie temperatury topnienia lodu i wrzenia wody są prawdziwe dla ciśnienia normalnego, równego jednej atmosferze. Na przykład gdzieś w Himalajach na jakimś bardzo, bardzo wysokim szczycie, gdzie powietrze jest rzadsze i panuje niższe ciśnienie atmosferyczne, to woda wrzałaby w niższej temperaturze niż te 100 stopni. To jest jedna sprawa. Oprócz tego mówiłam tutaj o cieple topnienia i cieple parowania, czyli o tym, ile energii trzeba dostarczyć odpowiednio, żeby stopić daną ilość lodu albo odparować daną ilość wody. Ale pamiętajmy, że przemiany mogą zachodzić również w przeciwnym kierunku. Para wodna może się skroplić i ciekła woda może zamarznąć. I wówczas ciepło będzie również iść w przeciwnym kierunku, to znaczy nie będzie dostarczane, tylko będzie się wydzielać do otoczenia. I tutaj w szczególności podczas skraplania pary wodnej taka sama ilość ciepła, równa właśnie ciepłu parowania, wydzieli się do otoczenia i podczas zamarzania wody do otoczenia wydzieli się ciepło równe ciepłu topnienia.